bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj w Wałbrzychu, w specjalnej strefie ekonomicznej, w edukacyjnym klastrze pokazać razem z premierem Morawieckim, że nie ma Polski resortowej, a szkoła zawodowa, od dzisiaj mówimy branżowa, bo taką chcemy wprowadzić do systemu, jest elementem gospodarki. I rzeczywiście dzisiejsza prezentacja to podsumowanie debat społecznych, nie konsultacji społecznych, dotyczących szkolnictwa zawodowego, które również toczyły się lokalnie, regionalnie. Mówimy wyraźnie, że zmierzamy do dualnego kształcenia, do tego, żeby pracodawca pisał i współpracował przy podstawach programowych, żeby egzaminował, żeby partycypował w kształceniu zawodowym. Mówimy o nowej szkole, szkole branżowej i o dwóch kwalifikacjach w tejże szkole, która zostaje podniesiona do rangi matury zawodowej i daje awans zawodowy, awans społeczny szkolnictwu branżowemu. Jednocześnie mówimy o tym, że będziemy poszukiwać i znajdziemy taki system, już jest wstępnie opisany, do pozyskiwania nauczycieli, przedsiębiorców emerytowanych i nauczycieli emerytowanych, którzy wesprą szkolnictwo zawodowe, a przede wszystkim przedsiębiorców w kształtowaniu i kształceniu młodych ludzi. Mówimy też o tym, że będziemy różnicować subwencję oświatową. To zbyt kosztowne kształcenie, żeby móc pozwolić sobie na wydawanie pieniędzy na inwestowanie w absolwenta, który nie znajduje miejsca na rynku pracy. Rozważamy też i pokazywaliśmy marnotrawstwo pieniędzy w bardzo wielu miejscach, między innymi policjalnych szkołach dla młodzieży czy policjalnych dla dorosłych, gdzie w sposób beztroski organizuje się szkolnictwo zawodowe czy przygotowuje do zawodu. A jednocześnie z panem premierem, i to podkreślamy, prosimy, będziemy rozmawiać, będziemy spotykać się z przedsiębiorcami, by razem z nimi zbudować fundusz rozwoju edukacji zawodowej, tak żeby połączyć pieniądze przedsiębiorców z tymi pieniędzmi, które są w systemie edukacji, ale również w różnych instytucjach, tak żeby skumulować pieniądze w edukacji. Mamy, proszę Państwa, ponad 3,5 miliarda złotych w następnej perspektywie finansowej. Bez współpracy z marszałkami, taką współpracę też deklarujemy, będziemy się z nimi spotykać i rozpisywać to już na zadania. Po raz kolejny zmarnowane byłyby pieniądze, w związku z tym trzeba razem z marszałkami wykorzystać je i rzeczywiście skonstruować system, który będzie funkcjonował tak naprawdę dla przyszłych pokoleń. Pani minister, plany są wielkie, ale jakie będą koszty? To są plany, jak pani redaktor zauważyła, które są podparte kosztami, wyliczeniami i finansowaniem. Rzeczywiście najpierw ustala się strategia, te strategie opisywaliśmy razem z zainteresowanymi, to znaczy z pracodawcami, ze specjalnymi strefami ekonomicznymi, z dyrektorami szkół, z organami prowadzącymi. To kilkumiesięczna debata, która toczyła się w terenie, ale również w Ministerstwie Edukacji. W związku z tym najpierw trzeba sobie postawić cel, ustalić, jak system ma funkcjonować i policzyć pieniądze. I my rzeczywiście mamy te pieniądze policzone. Sporo jest ich w subwencji oświatowej, bo rzeczywiście to duża inwestycja w szkolnictwo zawodowe. Od dzisiaj proponuję mówić branżowe, żebyśmy się zaczęli do tego przyzwyczajać. Jednocześnie mamy wskazane miejsca, gdzie absolutnie te pieniądze są marnotrawione, szczególnie wtedy, kiedy kształcimy w zawodach nadpodażowych. Nie możemy pozwolić na to, żeby starosta czy też dyrektor upierał się, brał spore pieniądze na kształcenie i upierał się, że kolejne roczniki nie znajdą pracy, ewentualnie będzie oferował im różnego rodzaju szkolenia w urzędzie pracy, równie nie trafiające do tego rynku pracy. Dzisiaj wybrzmiało dwukrotnie w rozmowach, że dyskutujemy, czy to Ministerstwo Edukacji już nie chce na ten temat dyskutować, o wózkach widłowych. Ja mam wrażenie,
wrażenie, że co drugi obywatel w Polsce potrafi jeździć wózkami widłowymi. To pokazuje, prawda, jak absolutnie nietrafione są kursy, które mają przygotowywać czy kształcić bezrobotnych, a my po prostu bezrobotnych nie chcemy kształcić. Jednocześnie mamy co najmniej ponad 3,5 miliarda w systemie z pieniędzy europejskich i w Ministerstwie Edukacji i w urzędach marszałkowskich. To wyzwanie, rzeczywiście ja będę się spotykać z marszałkami, bo oni trochę bezradnie poruszają się przy wydatkowaniu tych pieniędzy, raczej beztrosko i raczej nie systemowo, tylko lokalnie. No tak nie może funkcjonować zorganizowany system edukacji. Chciałabym, żeby po prostu wprost realizowali te założenia. Jeżeli mówimy o tym, że w każdym powiecie musi być dobrze wyposażone Centrum Kształcenia Praktycznego po to, żeby tam były nie tylko egzaminy dla szkolnictwa branżowego czy technicznego, ale również dla dorosłych, również miejsce dla doskonalenia zawodowego nauczycieli, którzy będą uczyć w szkołach branżowych. Więc pieniędzy jest sporo. Oprócz tego mamy 2 miliardy w zintegrowanym systemie kwalifikacji. Ja jestem ministrem koordynatorem, który te pieniądze w grudniu uratował, bo rzeczywiście było ryzyko, że jeżeli nie przeprocedujemy ustawy właściwie w ciągu jednego miesiąca, to tych pieniędzy zwyczajnie nie będzie. I to są też pieniądze dedykowane na to, żeby potwierdzać kwalifikacje. Każdy przedsiębiorca, który przyjedzie do Polski, pyta o kwalifikacje, nie o świadectwa, nie o dokumenty, tylko o kwalifikacje. I każdy nasz pracownik, który jedzie do Unii Europejskiej, jest pytany o kwalifikacje. Rzeczywiście to wyzwanie, mam nadzieję, że sprostamy temu wyzwaniu. Nie możemy myśleć o przyszłych pokoleniach, jeżeli zmarnujemy te pieniądze, które w tej chwili mamy. Można powiedzieć, że dzisiaj dokonaliśmy milowego kroku w realizacji planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, ponieważ nie ma nowoczesnej gospodarki bez dobrze dopasowanego systemu kształcenia. System kształcenia branżowego, system kształcenia zawodowego i technicznego jest niezwykle ważnym elementem w adaptacji przedsiębiorstw do warunków rynkowych i w tworzeniu nowoczesnych produktów, nowoczesnych usług. My chcemy przesuwać się z naszą produkcją, z naszymi usługami w kierunku produktów o coraz wyższej wartości dodanej. Bez rekonstrukcji, odbudowy, a tak naprawdę budowy od nowa zupełnie, szkolnictwa branżowego i szkolnictwa zawodowego, szkolnictwa technicznego w dużym stopniu, nie byłoby i nie będzie szansy na budowę silnego polskiego przemysłu i silnej polskiej gospodarki. Powinniśmy dopasowywać nasze szkolnictwo zawodowe i branżowe do aktualnych potrzeb danej branży. Dlatego bardzo się cieszę również z tego, że po setkach spotkań całego naszego zespołu w Polsce z przedsiębiorcami, jestem zdania, że dokonaliśmy takiego bardzo ważnego kroku w kierunku budowy bardziej nowoczesnej gospodarki. Oczywiście rezultaty tego będą widoczne za 2, za 4, 14 i 24 lata, ponieważ szkolnictwo, edukacja to proces wieloletni, ale myślę, że przedsiębiorcy to docenią i myślę, że tak jak powiedziała pani minister, również oni docenią te nasze wysiłki i będą starali się dołożyć swojej wiedzy, swojej wyobraźni, ale również trochę pieniędzy do odtworzenia jak najbardziej dynamicznego, praktycznego systemu kształcenia zawodowego i branżowego. Jest nowa szkoła, więc będzie nowa matura. Rzeczywiście to, co bardzo ważne, co ma być raczej prawdziwą promocją szkolnictwa zawodowego, to dobra nazwa, dobrze ułożona szkoła, która daje miejsca pracy, ale jednocześnie jest awansem społecznym. I rzeczywiście po tej szkole będzie można mieć maturę zawodową. Ona będzie dużo bardziej podstawowa, dlatego mówimy, że będzie można mieć wyższe wykształcenie zawodowe, czyli poziom licencjatu. Jeżeli ktoś będzie chciał mieć tytuł magistra czy doktora, będzie musiał wrócić w cudzysłowie do systemu po to, żeby zdać maturę ogólną, taka jaka jest w liceum i w technikum.
Pani minister, a kiedy to szkolnictwo branżowe miałoby zacząć funkcjonować? Od 2017 roku. W tej chwili będziemy się spotykać, już pisać projekty ustaw. To nie jest bardzo skomplikowane. Szkoła na to czeka, dlatego że przy pomocy pieniędzy europejskich albo przez pieniądze europejskie, bo przy pomocy to uzyskiwalibyśmy czy dyskutowalibyśmy o efekcie pozytywnym, ale rzeczywiście sporo jest kłopotów przez różnego rodzaju fundusze europejskie, które zbiurokratyzowały i zapętliły szkołę zawodową, więc nasze zadanie na już i na teraz to, żeby rzeczywiście odblokować od tejże biurokracji, a później razem z dyrektorami, organami prowadzącymi budować system.